Gotowi, żeby wejść i zobaczyć puszynowy pokój? No to chodźcie! Pusziny? Świeżaki? Lili? Co wy zrobiliście? Nawet jecie moje chipsy i freska beze mnie! Jak wyszłam, to ten pokój był czysty! Wiecie co? Może przyjdźcie jutro, a ja teraz muszę porozmawiać z puszynami, świeżakami i Lili! Dzisiaj nie ma puszynowej imprezy, więc jest czysto. Witam wy! Puszynowym pokoju! Wchodząc do pokoju widzimy moje drzwi. Tak, tak, mam drzwi, mam! Może być zamknięte, może być otwarte. Ja wolę otwarte. Na drzwiach mam trzy wieszaki. Różowy, miętowy i fioletowy. Na wieszakach powiesiłam moje dwie torebki i plecak. Często się pytacie, gdzie je kupiłam, więc wam szybko powiem. Torebka z puszynem, reserve. Hej, 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 patrzcie tu na dół. Jeszcze puszyn miętowy przy wieszka, sklerc. Plecak sklerc i puszyn różowy, również sklerc. I ostatnia torebka, holo, cały czas ją teraz noszę, była kupiona w klersie. A tutaj sowa i żel antybakteryjny były zamówione w Bath & Body Works. Po lewej stronie mamy, kiedy wchodzimy do pokoju, dwa aniołki. Jeden jest od babci, a drugi jest od dziadzia. A tutaj mamy kolejną sowę. Ma na imię Bella. To jest prezent od koleżanki z Polski. Koło szafy mamy LOL Surprise. Ale to nie są LOL Surprise Sisters, tylko LOL Surprise Pets. Wchodząc do pokoju, między drzwiami a łóżkiem mamy białą komodę. Komoda ma trzy szuflady. W pierwszej mam bieliznę. W drugiej mam LOL Surprise i moje koszulki. A w ostatniej mam czapki, ładowarki i kapcie. Komodę kupiłam w Ikei i ona się nazywa Malm. Na komodzie mam dekoracje różowego ananasa z TK Maxx. Biały kominek z serduszkami. Kupiłam go w Yankee Candle. I ostatnia rzecz to świecący jednorożec. Kupiłam go w Penem. A tutaj jest moje puszynowe łóżko. I bardzo dużo puszynów. Te puszyny, które siedzą na łóżku, zostały kupione w Klers. Puszynowa pościel została kupiona w Penem. Poduszkę w gwiazdki dostałam jako prezent od Oliwki. I dwie poduszki w kolorze różowym i szarym w kształcie serduszka zostały kupione w Penem. Na oparciu łóżka siedzą dwa świeżaki, Benek i Aneta, Krzyś i Żaneta. W rogu za Żanetą i Krzysiem są cotton ballsy, które zamówiłam z Anglii. A teraz was zapraszam na drugą stronę. W moim pokoju również jest duża szafa. W środku są moje ciuchy. Pa, pa. Szafa ma otwierane drzwi i rozsuwane drzwi. Jest bardzo pakowna, bo mieści moje ciuchy i zabawki. Na szafie siedzą wszystkie moje laleczki LOL Surprise. To są duże lalki LOL Surprise, bo małe siostry i zwierzątka mam w szafie. A teraz toaletka. Kto chce, żeby Pushinger zrobiła mu makijaż? Ano tak,
Toaletka. Toaletka i pufka zostały kupione w Easy Living. W pierwszej szufladzie mam kredki, woski, okulary przeciwsłoneczne i inne rzeczy. W drugiej mam wszystkie moje balsamy do ust. Sklers, Pucker Pop, są jeszcze Jolly Rancher, Pepsi, Tony Moly. O, zobaczcie, jest czekolada. Wosk, Tutti Frutti Jelly Bean oraz 3 lekiery do paznokci. 2 Sklersa, a ten jest od cieci Asi. Fioletowy, miętowy i niebieski. Nie będę wam dokładnie pokazywać, co mam w toaletce, bo już nagrałam taki film. Link na dole. Jak ja już pokazałam 2 szuflady, a są 3, to jest ostatnia. W trzeciej szufladzie mam kremy do rąk, mgiełka Pocket Benny Tony Moly, Starbucks, perfumy, szczotka do włosów i bioderma. Na toaletce mam sztucznego kwiatka, kupiłam go w Ikei. Doniczka w kolorze różowym została kupiona w Biedronce. 2 mgiełki Pink z Victoria's Secret dostałam je od cioci Anety. Total Flirt i Fresh and Clean. W różowej doniczce, którą kupiłam w Ikei, są pędzle do makijażu. Te 2 zestawy pędzli dostałam od koleżanek. Mam również Sky Bonkę usta w kolorze różowym. Mua! O! Jakaś kaza jest w środku. Obok ust mua, są perfumy Ariana Grande Sweet Like Candy. Różowe. Cassie, gdzie ty siedzisz? A tutaj jest mój piesek z Victoria's Secret Pink. Nazywa się Cassie. A tutaj jest moje biurko. Chodźcie bliżej, śmiało! Tutaj odrabiam lekcje. Biurko i różowe krzesełko zostało kupione w Ikei. Sowa ta poduszka, która została kupiona w Penny. Biurko jest w kolorze różowo-białym. Ma dużą szufladę, małą szufladę i półki. A na biurku mam różową lampkę z Ikei. Temperówkę ze Smigel, która jest na baterię. Ekstra jest. Różowy pojemnik na długopisy i kredki z Penisa. Obok lampki stoi pojemnik, który kupiłam w Penisie, a w środku jest bardzo dużo rzeczy do DIY. I ostatnia rzecz, puszynowy komputer. Nad biurkiem są 2 białe półki. Na pierwszej półce są opowieści z Narni i urodzinowy Pushin. A na drugiej półce są książki Harry Potter, 6 części i Był sobie pies. Na książkach siedzi Pushin zimowy z Pushin Boxa. Na półce jest również aniołek, który siedzi na koniku na biegunach oraz 2 figurki Toki Doki. Gdzie jest Pushin Girl? Tu! Mam w swoim pokoju okno! Wow, chyba wszyscy mają okno. Na co czekaliśmy najdłużej, żeby nagrać room tour? Na roletę różową dzień i noc. Na parapecie mam storczyka w kolorze fioletowym i jest w doniczce w kolorze różowym. Doniczka została kupiona w Ikei. Mam również 2 koszyczki, które też kupiłam w Ikei i tutaj mam małe drobiazgi. Wszystkie figurki z Pushin Boxa stoją na oknie. Pierwsza figurka jest z wakacyjnego Pushin Boxa, druga z jesiennego i ostatnia z zimowego. Ja teraz zmykam z parapetu, bo muszę postawić lampion. Lampion jest w kolorze miętowym, był kupiony w Ikei. Czy już wam wszystko pokazałam? Nie, jeszcze są półki. Półki zostały kupione w Polsce. Jest mała, średnia i
duża. Na największej półce mam dwa kaktusiki w różowych doniczkach. Na środkowej półce jest kotek różowy skarbonka kupiony w Polsce Home and You. Na najmniejszej półce są dwa wazoniki w kolorze różowym, kupiłam je w Penem. I na górze jest świeczka Yankee Candle, mała, Black Cherry. Uwielbiam jej zapach. A teraz pokażę Wam przebitki. W każdej przebitce się schowałam. Napiszcie w komentarzach, gdzie mnie widzieliście. I go anywhere, anywhere with you, 'cause you feel my mind, oh you feel my mind. We could build a dream, start up something new, let the old be dead, let the shadows leave my head. When the world is on your shoulders and you feel like falling over, just come a little closer, I'll be there for you, I'll be there for you. 'Cause when we are together, I know you feel the tension, just let me in. So I can be there for you, there for you. The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me? Till we fall asleep. The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me? Till we fall asleep. The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me? Till we fall asleep. Do it on repeat. I could stay awake till the night is through, with you by my side, with you by my side. Though we've only met, let me dive into your ocean with my heart open. When the world is on your shoulders and you feel like falling over, just come a little closer, I'll be there for you, I'll be there for you. 'Cause when we are together, I know you feel the tension, just let me in your... Kiedy malowaliśmy i zmienialiśmy meble w moim pokoju, to wybrałam nowy abażur. Teraz jest więcej światła w moim pokoju. Czy tak wyobrażaliście sobie później nowy pokój, czy inaczej? Dajcie znać w komentarzach, czy może macie takie same dekoracje, jak ja mam, na przykład pusziny! Dziękuję pusziną, świeżakom i Lili! Bez was by nie było Room Tour. Zostawcie im dużego kciuka w górę. Zobaczcie, jak się Lili słodko położyła. Obserwujcie mnie na Snapie, Insta i Musical.ly The Pushing Girl. Koniecznie napiszcie w komentarzach, gdzie mnie widzieliście. Za drzwiami? W szafie? Jeśli mnie nie widzieliście, to obejrzyjcie Room Tour jeszcze raz. Bye!